Witam serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Znajdujemy się na ziemi tomaszowskiej, na której mamy do przekazania bardzo dobrą informację dla mieszkańców regionu tomaszowskiego. Otóż w drużynie Konfederacji są ludzie z ziemi tomaszowskiej, którzy są sprawdzeni, którzy latami działają na rzecz wolnego rynku i idei narodowej, którzy znają problemy tego regionu i z tymi problemami chcą iść do parlamentu po to, żeby właśnie je rozwiązać. Jaką pierwszą osobę o zabranie głosu poproszę pana Rafała Wójciaka, wielkiego patriotę lokalnego i członka Ruchu Narodowego. Dzień dobry, szanowni państwo, mam 47 lat, jestem rodowitym tomaszowianinem, żonaty, mam wspaniałą córkę i wnuczkę. Hasłem, które przyświeca mi w tej kampanii, jest wolność, naród, bezpieczeństwo. Czym się chcę zajmować? Proszę państwa, chcę walczyć o zagwarantowanie wolności operacji gotówkowej. Przeciwstawiam się likwidacji gotówki. Proszę państwa, chcę też cały czas podkreślać, że dobrem naszym jest interes narodowy i wszystkie moje działania będą w tym interesie jak najbardziej skierowane. Następnie bezpieczeństwo. I tutaj mój ukłon w stronę rolnictwa o wspieranie polskich rolników i wspieranie bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju. Bardzo dziękuję. To są bardzo ważne kwestie. Jeżeli chodzi o rolnictwo, to uważamy, że na płaszczyźnie centralnej władza zawiodła polskich rolników i sprzedała interesy polskiego rynku żywnościowego interesom ukraińskim. Ale będziemy to poruszać w następnej kwestii. Teraz o zabranie głosu bardzo bym poprosił kolegę Wojciecha Płachetę, przedsiębiorcę, zwolennika wolnego rynku i własności i człowieka, którego jeżeli wyślemy do polskiego parlamentu, to z pewnością nigdy nie zagłosuje za podwyżką jakichkolwiek podatków. Wojciechu? Dzień dobry, nazywam się Wojciech Płacheta, jestem urodzonym w Tomaszowie Mazowieckim. Posiadam dwójkę dzieci, troje wnucząt. W biznesie, małym biznesie działam od praktycznie początku lat 90. Głównym celem, który sobie stawiam, jest uproszczenie z całego systemu podatkowego. Zajmuję się zawodowo wdrażaniem systemów komputerowych i po prostu widzę, jak w przeciągu lat te wszystkie systemy podatkowe u nas w Polsce uległy kompletnemu zagmatwaniu, stały się nieczytelne i niezrozumiałe dla normalnego człowieka. Dlaczego w innych krajach ustawy mają kilkanaście stron, u nas kilkadziesiąt? Uważam, że to po prostu już zaszło za daleko i dlatego wymagane są radykalne zmiany w dziedzinach podatkowych. Wybory parlamentarne to nie tylko wybory do Sejmu. Konfederacja podejmuje również realną rywalizację z duopolem PiS-u i Platformy, który okupuje naszą Polskę już 18 lat, również na płaszczyźnie Senatu. Dlatego właśnie z ziemi tomaszowskiej mamy bardzo dobrego kandydata do Senatu. Człowieka, który dyscyplinę ma we krwi. Byłego żołnierza Polskich Sił Zbrojnych, członka Ruchu Narodowego i tomaszowianina, pana Andrzeja Fonka. Szanowni państwo, całe swoje dorosłe życie poświęciłem służbie ojczyźnie i to chciałbym dalej kontynuować w ramach Senatu. Senat jest izbą refleksji, wymaga tego nasze dobro w kraju, z tego względu, że w ostatnim czasie i Platforma, i PiS doprowadzili to, że prawo jest pisane na kolanie, szybko i bez refleksji. Izba Wyższa Senatu stoi na stanowisku, żeby to było prawo opracowane dla ludzi i przez ludzi, którym będzie służył. Dziękuję. Szanowni państwo, z taką drużyną, z taką ofertą do mieszkańców regionu tomaszowskiego głęboko wierzymy, że obdarzą nas państwo swoim zaufaniem, ponieważ jesteśmy jedyną siłą, która nie zamierza przedłużać władzy Jarosława Kaczyńskiego czy Antoniego Macierewicza, ale i również nie zamierza przedłużać władzy Donalda Tuska. My uważamy, że ta wojna polsko-polska pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem, wojna polsko-polska, która też spolaryzowała i skłóciła nasze polskie społeczeństwo, powinna dobiec z końca. Jednak, żeby ona dobiegła końca, to musimy i Jarosława Kaczyńskiego, i Donalda Tuska wysłać po prostu na polityczną emeryturę. I Konfederacja w tych wyborach zamierza to zrobić. Dlatego bardzo prosimy o głosy, bardzo prosimy o zaufanie, a z pewnością państwa
nie zawiedziemy.